Siemanko, witam was serdecznie. Przyszedł początek weekendu, jak początek weekendu to sporo typu. Wybieram się na mecz do Kielc, na Ligę Mistrzów pomiędzy Vive Kielce a Paris Saint-Germain. Wszystkie nasze typy na to spotkanie znajdziecie tutaj. Pierwszy typ Montpellier już wszedł, także fajnie, dzięki chłopaki za propsiki. Udało się, Montpellier zremisowało. A my słuchajcie, wjeżdżamy w UFC. Oczywiście jak jest UFC, no to czas na Daniela, naszego z Fight O'Clock. Zaraz go wydzwaniam. No siemanko Daniel. No siema Mordini, co jest z tobą? Pewnie, że mam, pewnie. No właśnie sobie wyklikałem, wiesz co? Przygotowałem trzy takie sztosiki. Jeden za złoty 60, drugi złoty 90, no i trzeci nie byłbym sobą, jakbym jakiegoś świrka nie zagrał, 2,73. Tak, walka wieczoru, gramy na Lee. Walka wieczoru, sobotniej gali, to Kevin Lee versus Edson Barbosa. Ja stawiam na tego pierwszego, ponieważ ma lepsze zapasy. Mimo, że Edson Barbosa ma fenomenalną stójkę i mega kopnięcia, myślę, że Kevin Lee troszkę w stójce tam poświruje pawianka, w końcu go sprowadzi. No i mam nadzieję, że go podda. Tak naprawdę coś mi tak przez majty mówi, że go podda w pierwszej rundzie. Kurs jest niekulawy, bo... Kurs to złoty 60 na Kevina Lee. Nie jest to za dużo, nie jest to za mało. Wystarczy. Kevin, poskręcaj go. Niby najpewniejszy, nie? Drugi, no to jest Patrick Kamis z Andersonem, Corym Andersonem. Obydwaj się lali z Jankiem Błachowiczem i obydwaj go naklepali. No ale Kamis ma, wydaje mi się, lepsze zapasy. Anderson w stójce, tak sobie, no zresztą Kamis też, no ale wydaje mi się, że na punkty tego porobi. Po prostu go przewróci, skontroluje i to będzie taka walka, wiesz, zapaśnicy na trzepaku, nie? No i ostatni świrek i muchomorek, to jest, rozumiesz, Frankie Edgar. Ostatnia walka, ostatni z moich typów. Czyli mega uber przesztos pojedynek Frankie Edgar, The Answer versus Cap Swanson. Nie pamiętam jaką ma ksywę, ale stawiam na niego. Mimo całego mojego serca, które za biednym, małym Edgarem, który zawsze pizgał się z dużo większymi. Podobno jest to jedyny zawodnik, który nie brał sterydów nigdy w UFC, nie bił wagi za specjalnie, walczy w swojej naturalnej, mega zapaśnik, który ma fajną stójkę, zawsze od długiego czasu w top of the top, ponad chyba 35 lat ma na pewno. I to będzie rewanż, w poprzedniej ich walce wygrał właśnie Frankie Edgar neck crankiem w piątej rundzie, a ostatnie sekundy walki złapał mu głowę, neck crank klepnął jak stare kotlety Cap Swanson, więc mam nadzieję, że mu się zrewanżuje. Fajnie w pierwszej walce uciekał mu przez tych, tam Edgar go przewracał, on uciekał, więc mam nadzieję, że będzie wymiana w stójce, Edgar będzie próbował go obalić, a tymczasem mój Cap Swanson zrobi us! Kopnie go w kolano i bomba, jaż Frankie Edgar, sorry, no. W sumie 8,30 całkowity kurs, się puści za 5 koła, nie? To gitarka, to, bo tam cygaro mnie stygną, wiesz jak jest.